Ciekawe, jaka to będzie ten różnica na tym. Dobra, przejdziemy teraz na trzecią część. Dobra, jest. Universal Interactive Studios Production. Witam Was serdecznie. W dzisiejszym materiale, zgodnie z Waszym głosowaniem, zagramy w Crasha na PlayStation 4, tutaj w jedyneczkę, dwójeczkę i trójeczkę, i na PSX-ie zagramy też w jedynkę, dwójkę i trójkę. Porównamy sobie te tytuły na nowej generacji i na starej generacji. Tu mam Crasha, który mi brakował i był to, znaczy jest to Crash na PlayStation 2. Na razie tutaj wszystkie tytuły, nie wiem, czy kamera łapie, o. Większość tych tytułów, znaczy już wszystkie tytuły mam, co są na PlayStation. Oczywiście mówimy tutaj o konsolach stacjonarnych, nie mówię tutaj o PSP i innych konsolach tutaj przenośnych, ale na przykład na konsole stacjonarne wszystkie części tutaj posiadam. Zaraz sprawdzę jeszcze, czy kamera łapie. Zaraz przejdziemy tutaj do grania. O, to jest taki, to można powiedzieć. Zaraz otworzę. To jest taka kolekcja trzech tytułów. I zostało nam tutaj, no i na PlayStation. U mnie jeszcze nie otwierany był. Zobaczymy. Gdzie liczę otworzenie. Dobrze mieć taką część na PlayStation 4 nieotwieraną. Dobrze sobie ją zostawić, bo w przyszłości może być, że cena na parę, 10 lat będzie bardzo ładna. Co mamy w tym pudełku? Wow, niesamowite. Nawet książeczki żadnej nie ma. Kurde, to może moja taka wersja jest. Wersja bez książeczki. To ja, może to pirat jest. Dobra, na bok. Tu mamy. O, tego tytułu mi brakowało do pełnej. Do pełnej kolekcji. O, paragonik jest. Paragonik na bok. O, tego to tytułu brakowało mi tej do pełnej kolekcji. Ciężko to było dostać, bo na Xboxa jeszcze chyba, na którejś tam konsolę to było tego pełno, a na tutaj PlayStation 2 ciężko było wyrwać. Oczywiście tutaj wersję angielską i żeby była książeczka. No. Dobra, przejdziemy teraz na konsolę albo PlayStation 4 albo na PSX-a. I dokończymy cały materiał. Na początek zaczniemy. Nie wiem, czy kamera będzie widać. Kamerę sobie tutaj przyczepiłem. Dobra, chyba dobrze. Na początek zaczynamy od PSX-a i przetestujemy sobie Crasha 1, 2 i 3. A na końcu odpalimy. O! Widać, widać. Tę część odpalimy na PlayStation 4. Zaczynamy tutaj. To Crasha. Jedyneczki. Ja to później puszczę przez nagrywarkę, żeby to było lepiej dla Was widać. Dobra, teraz tak. Dobra, pudełko zostawimy. Odpalimy. Ja muszę tutaj przejść z drugiej strony. I muszę tutaj odpalić nagrywarkę, żeby to było w miarę. Dobra. Mam nadzieję, że wszystko załapię ładnie. Dobra, jest. Teraz muszę wyłączyć. Dobra, musimy przenieść. Zaraz to muszę. Zresztą nie będę tego, jak to się mówi, wycinał tych materiałów. Zobaczcie. Jaka zabawa jest przykręcenie na YouTube'a. Na razie to muzyka niech leci z tego. Czy będzie tak? Tu mam drugi podgląd. Dobra. Dobra, bierzemy krzesło. Tak,
dźwięk, to nie będę musiał dźwięku ściszyć. Teraz z mojego punktu widzenia. Albo napada się. Nagrywa się, jest, dobra. Zaczynamy. Szkoda, że tego dźwięku nie mogę włączyć, ale bym włączył dźwięk, to by było zagłuszało moje gadanie. Dobra, startujemy. Jaka to będzie ten różnica na tym, jak odpalimy na PlayStation 4. Opowiem wam, że gram teraz pierwszy raz od dłuższego czasu, więc zresztą jak widzicie, bardzo dobrze mi idzie. Ale tak to jest tylko poglądowy. Nie, ja zawsze zwalę, tak, monitor mam źle ustawiony, wszystko mam źle ustawione. Byle jakiej baletnicy, nawet rąbek u spódnicy przeszkadza. Ale kurde, ta gra, nie wiem czy tak odpalę na PlayStation 4, z tego co widzę, kurde, wciąga. Teraz będziemy musieli zmienić na drugą część, żeby ten materiał nie był taki za długi. Dobrze, wiecie co, teraz tak, zmienimy na drugą część, żeby ten materiał, zobaczcie, tutaj się dźwięk się nagrywa, dobra. Uwolnimy teraz drugą część. I sobie zaraz zagramy, a na końcu odpalimy na PlayStation 4. Dobra. Tak. Zmienimy ten. Dobra, na razie to na bok odłożę tutaj, żeby to w miarę szybko poszło. I odpalamy drugą część. Ciekawe czy rusz. Dobra, widać, że działa. Jest szansa, że zagramy. O, nie wiem, czy akurat sprawdzałem to coś. Chyba na Need for Speedzie, którymś wiem, że był problem, ale chyba na tym nie. Zaraz zobaczymy. Czekaj, się nagrywarka chodzi. Chodzi nagrywarka, dobra. Crash Bandicoot 2. A, dźwięk jest z tej strony. Zastanawiałem się, skąd dźwięk. Przecież wyłączyłem wszystko. A tu dźwięk jeszcze jest. Ten na TV z drugiej strony. Dobra, to już później przyciszę. Master Crystal, but also the remaining 25
slave crystals from the surface. How do you expect to retrieve them when we don't have any earthbound operatives left? You fool! Do you think I'm unaware of the situation? If we don't have any friends left on the surface, then we need to find an enemy. Crash? Crash? Crash! My battery is fried. Make yourself useful, Big Brother, and bring an extra battery for me. Dobra, a się zaczęło. Zaczęło się, dobra, idziemy. Ale jestem agent. Patrzysz na jedno, robisz drugie. Nie, no, jak coś nie wyjdzie, to zawsze można powiedzieć, kurde, stary pat od PSX-a. Dlatego mi słabo idzie. Pani działa. Trzecią część. Bo i tak widzę, trochę czasu tutaj zajmie nam. Dobra, trzecią część bierzemy. Dobra, to już tak kończymy z tym. No, z tym schowamy. Schowamy. Drugą chowamy i bierzemy się za trzecią część. Nagrywa to. Chyba mi starczy baterii. Powinno starczyć. Czekajcie, muszę odpalić ten, żeby... O, nagrywarka. Jak nagrywarka? Widzę, mieli coś, czyli jest dobrze. Dobra, jedziemy z trzecią częścią. O, kafa nad wymiarem. Trzecia część, a potem wskakujemy na PlayStation 4 i zobaczymy, jaki to będzie skok graficzny. Czekajcie, co odpali to. Sony Computer Entertainment Europe presents a Universal Interactive Studios production. Dobra, jest, działa. Created and developed by Naughty Dog. Crash Bandicoot 4.
Uka is free. No, it cannot be. Evil, great evil has come. None have dared to fail to break Uka Uka even once. But you, Cortex, you have failed me twice. Great Uka Uka, it was that infernal Bandicoot. From deep inside my temple prison, I sent you simple instructions to follow. But you lost the gems. You lost the crystals. And I have lost my patience. There is now no other power source left on this planet. A ty, nie dam rady. Crash, crash, crash. Why must you always muck in my mud? Oh look, I have a mask helping me too. We will find... Chłopak mnie zasadził. Dobra. Przerzucimy się teraz na PlayStation 4. Dobra. Stopujemy to. Tylko teraz jest kwestia... Jak ja szybko przełączę, jak ja szybko włączę PlayStation 4, czy to mi nagrywarka wyłapie od razu, czy mi sygnał złapie. Dobrze by było, żeby od razu złapała, to bym nie musiał synchronizować. Dobra, jest. Mamy tak, jestem. Teraz musimy tak, bierzemy płytę i zagramy na PlayStation 4. Co tu może być w środku? W środku co jest? Co jest? Tak, Call of Duty. Tak, jest. Call of Duty Infinity. No da, na razie na bok idziesz. Będzie pierwsza dziewicza uruchomienia. Dobrze, uruchomimy teraz Crash na PlayStation 4. Zobaczymy, czy mnie cofnie do aktualizacji. O, zresztą widzicie, jak ja teraz trzęsę na konsoli.
gram. Jak w ogóle żadne aktualizacje, nic nie są tutaj poinstalowane. O, słychać, słychać z tego dźwięk z jeden. It's Crash Bandicoot! Długo wczytuję. Czyżby to pasowało z softwarem? Dobra, zagramy w jedynkę. W jedno część zagramy. W pierwszą zagramy. Będzie tak widać, jaka jest tutaj różnica graficzna. No, grafika ładna. Czekajcie, gram analogami, ja spróbuję teraz z tymi strzałkami. Chyba sterowanie podobne jest. Chociaż może trochę ułatwione jest. No bo kwestia może przyzwyczajenia. To się... Ale kurde. Ale przyjemna, przyjemnie się gra. Widzicie, no, na przykład jak gram teraz w niektórych grach, ja nie używam łopatek. Zobacz, że to będzie raz mi takie wygodniej. Łopatkami z tej strony, gdzie po spole skacze. Ale ja nie wiem, to mi jest wygodniej. Też może to jest kwestia przyzwyczajenia. Kiedyś się grał w tę grę, to nie było łopatek. Dobra, nie zebrałem wszystkiego. Możemy na wsteku pójść. Drugą stroną. Ale się spieniczyłem. Dobra. Na dzisiaj to by było wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam.